Rozkwit epoki oświecenia w drugiej połowie XVIII wieku ma też bardzo duży wpływ na polskich twórców, którzy coraz głośniej krytykują szlachtę z jej zacofaniem, egoizmem, pijaństwem i rozrzutnością. Najwybitniejszym pisarzem, który w serii zabawnych fraszek oraz w bajkach i poematach ośmieszał wady polskiej szlachty, był Ignacy Krasicki. Coraz więcej twórców odnosiło się do sytuacji politycznej i nawoływało do reform. Spośród nich wymienić można Hugona Kołłątaja oraz Stanisława Staszica. Spośród wad ustrojowych wskazywano na liberum veto oraz wolną elekcję. Postulowano o nadanie większych praw mieszczanom i chłopom. W 1765 roku z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego założono Teatr Narodowy, na deskach którego wystawiano dla szerokiej publiczności liczne sztuki ośmieszające sarmatyzm i propagujące program reform. Najwybitniejszymi dramaturgami tego okresu był Julian Ursyn-Niemcewicz oraz Wojciech Bogusławski. Pierwszy napisał dramat Powrót posła, w którym postulował gruntowne reformy w państwie. Drugi, zwany ojcem Polskiego Teatru Narodowego, jest autorem sztuki pod tytułem Cud Mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, w którym również nawiązuje do aktualnej wtedy sytuacji społecznej i politycznej. Bardzo duży wpływ na rozwój kultury i sztuki miał Stanisław August Poniatowski. Sprowadził on do Polski wielu wybitnych artystów, jak Marcello Baccarelli czy Bernardo Bellotto, zwany Canalettem. Jako kolekcjoner sztuki król gromadził liczne obrazy i rzeźby, stare monety oraz medale. Stanisław August założył i wspierał finansowo pierwszą regularnie wydawaną w Rzeczpospolitej gazetę pod tytułem Monitor, w którym wspierano program reform społecznych i politycznych. To u króla odbywały się legendarne obiady czwartkowe, czyli spotkania artystów i uczonych, które odbywały się albo na Zamku Królewskim w Warszawie, albo w Łazienkach Królewskich. Spotkaniom tym towarzyszyły dyskusje oraz prezentacje nowych utworów. Działalność króla stała się przykładem dla magnatów, bogatej szlachty czy mieszczaństwa. Oni również modernizowali swoje siedziby w nowym stylu, gromadzili dzieła sztuki oraz wspierali artystów i naukowców. W oświeceniu upowszechniła się sztuka i architektura klasycystyczna. Wzorowano się w niej na zabytkach starożytnej Grecji i Rzymu, przez co często stosowanym elementem były kolumny i tympanony. Dominowały proste linie, unikano łuków i zakrzywień. Do antyku nawiązywali również malarze oraz rzeźbiarze. Klęska Konfederacji Barskiej oraz dramat pierwszego rozbioru uświadomiły znacznej części społeczeństwa potrzebę zmian. Nie można było ich dokonać bez reformy szkolnictwa. Ówczesna szkoła, zbyt przywiązana do kościoła i zamknięta na nowe trendy, nie była w stanie przygotować odpowiedniej jakości kadr dla administracji. Dlatego w 1773 roku utworzono Komisję Edukacji Narodowej, czyli pierwsze w dziejach Polski oraz Europy ministerstwo zajmujące się całością edukacji. Komisja swoją opieką objęła wszystkie szczeble oświaty od szkół parafialnych do uniwersytetów. Lekcje w szkołach od tego momentu odbywały się po polsku, a nie po łacinie. W procesie nauczania położono nacisk na kształcenie praktyczne oraz wartości obywatelskie i patriotyczne. Stworzono również specjalną instytucję, której zadaniem było opracowanie nowoczesnych podręczników dla szkół. Tą organizacją było Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych.